szczególności witamy wszystkich, którzy swą obecnością zdecydowali się uświetnić naszą uroczystość, którą przygotowali uczniowie ze Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Dzięki współpracy z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy do naszej szkoły zagościła wystawa poświęcona polskim drogom do niepodległości autorstwa pana Jerzego Lelwica. Raduje się serce, raduje się dusza, ty pierwsza kadrowa, ta polska dusza. Ojda, ojda, dana kompania kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Chociaż to bardziej Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty. Ci ludzie współtworzyli Polskę, która odrodziła się po ponad wieku narodowej niewoli. Żołnierska nuta, legiony to, ofiarny stos, legiony to. Żołnierska nuta, legiony to, straceńców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy, za życia los, na stos, na stos. Na dzisiejszej wieczornicy chcemy was zabrać w podróż po Wilnie śladami marszałka Józefa Piłsudskiego. Wycieczka nie jest przypadkowa. Dwaj uczniowie z naszej szkoły, Dominik Janowski z klasy 2B oraz Tomek Zabrocki z klasy 3A, zostali laureatami trzeciego stopnia. Konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Laureaci pod okiem swojej nauczycielki historii, pani Ewy Taranek, opisali losy starszego małżeństwa, państwa Eulalii i Mirosława Myślińskich, którzy w dzieciństwie zostali zesłani na Sybir. Wtedy jeszcze nie wiedzieli o swoim istnieniu. Dopiero jako studenci poznali się, a gehenna, jaką przeszli w dzieciństwie, okazała się wspólnym tematem do rozmów i zrodziła się miłość. Serdecznie witamy panią Eulalię i Mirosława Myślińskich. Właśnie Władysław Cyrokomla, właściwie zapomniany poeta praktycznie, napisał między innymi takie pierwsze piękne strofy. O bracia moi znad Wili, znad Niemna, gdy wam swojacka gawędza przyjemna, zasiądźcie w kółko, a ja wam pokwarzę. Stukniemy w szarki, rozneseni twarze, a może prawda wynurzy się na dnie, albo się chwilka smutkowi wykradnie. Ja czasem wierszyk skleciwszy na prędce, lubię się wylać w niewinnej gawędce, a wy niekiedy serdecznie i czule dajcie ucho sielskiemu gadule, będzie wzajemnie radzi. Tak mi właśnie, niechże kto teraz drzwi na klucz zatrzaśnie, aby znać jaki panek czy pupanek nie przyszedł wyśmiać naszych pogadanek. U nas wiadomo, domowa czeladka, wiersz od siekiery, robota niegładka, a słuchacz patrząc w serce gospodarza, wdzięczem z przejęcia, czym Pan Bóg obdarza. Ja rozumiem, że może dla młodszego pokolenia niektóre z tych słów są bardzo już przestarzałe, czyli archaiczne, ale chyba wiersz, który bardzo często do mnie wraca, i to niekoniecznie w zestawieniu z Wilnem i Wileńszczyzną. Próżno w złudzenia bawić się jak dzieci, albo z cieniami puszczać się w gonitwy, wzrokiem nie dojrze. Jakże głos doleci, piersi rozedrę 100 mil stąd do Litwy. A choćbym włożył moje pozdrowienie na chłodną pierś wiatru lub na ptaszka ramię, to nim przeleci ogromne przestrzenie, wiatr się unurzy, ptak skrzydła połamie. I ten wiersz, powiem państwu szczerze, naprawdę wraca często do mnie i
jechałem tutaj do szkoły, chciałem jeszcze odwiedzić cmentarz, na którym leżą moi wileńscy dziadkowie, moi krewni też właśnie z Kresów Wileńskich. Można powiedzieć, że wychowałem się na Prądach i rzecz nieprawdopodobna, ale to było takie gniazdo wileńskości. Same nazwiska pewnych rodzin, które tam mieszkały, Rodziewiczów, Sierkiewiczów, czy Okunasów, czy Zubryckich, to jest ślad pewnej historii, której byliśmy pozbawiani przez dziesięciolecia, prawda? Także to, co teraz młodzież widzi, jeszcze kilkanaście lat temu byłoby nie do pomyślenia. Że będzie za chwilę to dobra okazja, żeby podziękować, bo właśnie chciałam Państwu powiedzieć o akcji, którą przygotowałam właśnie związaną z wyjazdem do Wilna. Zanim wyruszyliśmy do Wilna, dowiedziałam się, że odwiedzimy jedną ze 100 szkół przedwojennych na Wileńszczyźnie imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomyślałam, że będzie to doskonały moment na współpracę, ponieważ ta szkoła, w tej szkole językiem podstawowym jest język polski. A ponieważ nie wypada jechać z pustymi rękoma, postanowiłam zorganizować w szkole akcję Wilno. No, odzew był niesamowity, wspaniały. Rozpoczęło się właśnie od dzieci, gdzie również pomyślały o tym, też zaproponowały, co warto by dla tej szkoły polskiej na Litwie zawieźć. Były to przede wszystkim książki. Książki nie tylko o tematyce historycznej, bo również i beletrystyczne, i religijne. Pojawiły się suweniry, bransoletki z napisem Polska, szalik z napisem Polska, no i wiele, wiele innych różnych rzeczy. A w związku z tym, że od 20 lat jestem opiekunem Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, to uważałam, że jest to moim obowiązkiem, aby stać się ambasadorem naszego miasta, ale także i regionu kujawsko-pomorskiego. Nawiązałam współpracę z instytucjami, organizacjami kulturalnymi naszego miasta, ale także i Torunia. I muszę Państwu powiedzieć, nie spodziewałam się właśnie takiego dużego odzewu. Sama też często samochodem swoim jeździłam po dary, bo również były to osoby prywatne, które nie są mieszkańcami naszego osiedla. Tu dzięki telewizji bydgoskiej i gazetom lokalnym, przede wszystkim Ekspresowi Bydgoskiemu, mieszkańcy naszego miasta mogli dowiedzieć się o akcji Wilno. Chciałam teraz podziękować wszystkim, którzy stali się tym serduszkiem dla polskiej szkoły na Wilno. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę i za dar w postaci książek, które Pan przekazał, bo muszę powiedzieć, że Pan Robert prowadzi też swój blog. Zachęcam Was, Historia i Ja, i tam znajdziecie niesamowite rzeczy na temat historii regionalnej, ale historii też rodziny, szukania pokrewieństwa, tak? Ja po prostu powiem szczerze, że gdy tylko mam chwilę czasu, sięgam właśnie na stronę Pana Roberta i szukam, odkrywam właśnie ślady historii. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie jeszcze raz Wam gratuluję. Słuchajcie, naprawdę okazaliście wielkie serce. To serce, słuchajcie, to drzewo ma liście w kształcie serduszek, myślę. I to jest to Wasze serducho, które przekazaliście na Litwę. Koniec mojego gadulstwa.
serdecznie Wam gratuluję. 5 grudnia 1867 roku w Złowie na świat przyszedł Józef Klemens Piłsudski, czwarty z kolei, a łącznie jednym z 12 dzieci Marii Zwilewiczów, Józefa Wincentego Piłsudskiego. Dwór, w którym się urodził, niebawem schłonął i rodzina przeniosła się do Wilna. W 1937 roku na fundamentach spalonego dworu posadzono dąb pamięci jako symbol wieczności. A w 2006 roku odsłonięto kamień z orłem legionowym z napisem „Polska powstała, aby żyć”. Powyżej motto „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Odwiedziliśmy Powiewórkę, drewniany kościół świętego Kazimierza, w którym 15 grudnia 1867 roku został ochrzczony nowy Żyd, czyli Józef Piłsudski. W lewym... Na zdjęciu widzimy W lewym górnym rogu widzimy chrzcielnicę i akt chrztu w języku rosyjskim. Na zdjęciu widzimy ostrą bramę w Wilnie, która może z zewnątrz nie robi zbyt wielkiego wrażenia, ale już jej bogato zdobione wnętrze tak. Jest to jedyna pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich. Od strony wewnętrznej bramy znajduje się kaplica z obrazem Matki Ostrobramskiej, przez wiernych uważany za cudotwórczy. W 1927 roku dokonano koronacji obrazu w obecności Józefa Piłsudskiego, który złożył wotum z napisem „Dzięki Ci, Matko, za Wilno”. Msze w kościele odbywają się w języku polskim i litewskim. I właśnie mieliśmy okazję brać udział w mszy w języku polskim. Na zdjęciu widzimy cmentarz na Rośle, miejsce pochówki przedstawicieli wielu pokoleń rozmaitych zawodów. Wybitni działacze społeczni, malarze, kompozytorzy i uczeni. Specjalną rangę uzyskało Wzgórze Literatów, Aleja Główna Profesorów i Wzgórze Aniołów. Cmentarz składa się z czterech części. Starej z 1769 roku i Nowej Rosy z 1847 roku. Cmentarza wojskowego oraz mauzoleum Matka i Serce Syna. Leżą tu żołnierze polegli w walce o Wilno w czasie I i II wojny światowej. Na Rosie spoczywa serce Józefa Piłsudskiego i grup jego matki, siostry i pierwszej żony. Marszałek chciał być pochowany wokół swych żołnierzy. Józef Piłsudski pisał: „Nie wiem, czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech tylko moje serce, wtedy zamknięte, schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili”. Jego życzenie spełniono w 1936 roku. Odwiedziliśmy jedną ze 100 przedwojennych szkół imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, która znajduje się w Niemęczynie. Niedawno obchodziła swoją 150. rocznicę powstania. Obecnie jest to gimnazjum imienia Konstantego Parczewskiego. Szkoła liczy ponad 500 uczniów. Językiem wykładowym jest język polski obok litewskiego. Uczniowie uczą się również języka angielskiego i rosyjskiego. Szkoła zrobiła na nas ogromne wrażenie. To nowoczesna szkoła z nowymi budynkami. Na każdym kroku dało się zauważyć wielki szacunek do tradycji, do polskości. Podczas spotkania z młodzieżą zaprezentowaliśmy naszą pracę konkursową. A pani Ewa przekazała dary przywiezione z Polski i zaprosiła w imieniu naszej szkoły do odwiedzenia Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. Poczuliśmy wielką dumę, że mogliśmy stać się ambasadorami naszego miasta. Cofnijmy się trochę w przeszłość i spójrzmy na związki między Polską a Litwą. Wielkie Księstwo Litewskie powstało w XIII wieku. Od 1385 roku weszło w związki z Królestwem Polskim poprzez Unię Polsko-Litewską w Krewie, a od 1569 do 1795 roku utworzyło z Królestwem Polski Rzeczpospolitą obojga narodów. Wilno, Vilnius, stolica Litwy i miejsce jej chrztu. Miasto wielu narodowości.
miejsce utworzenia Uniwersytetu przez Stefana Batorego w 1578 roku. W XIX wieku miejsce rozwoju organizacji patriotycznych, filaretów i filomatów. W latach 1922-1939 polskie miasto. Obecnie żyje w Wilnie około 17% Polaków. Ośrodki Polskiej Kultury i Nauki to m.in. Dom Kultury Polskiej, Związek Polaków na Litwie. Wilno to także miasto kościołów. Znajduje się tu ponad 40 kościołów rzymskokatolickich, 20 cerkwi, zbory ewangelickie, a także synagogi. Znane osoby związane z Wilnem to bohater naszej wieczornicy dzisiejszej, Józef Piłsudski, święta Faustyna Kowalska, Joachim Lelewel, którego grup mieliśmy okazję odwiedzić, Adam Mickiewicz, zwiedzaliśmy muzeum poświęcone temu autorowi, Juliusz Słowacki, także odwiedziliśmy grup jego ojca, Czesław Miłosz, Władysław Syrokomla, Tadeusz Konwicki i Kazimierz Pelczar. Oficer zwraca się do Piłsudskiego i mówi: Marszałku, jak się przymknie oczy, to ten pomnik nie jest taki zły. Na co Piłsudski odpowiedział: jak się zamknie oczy, to jest zupełnie dobry. Mnie osobiście on nie odpowiada. Wszystkie pomniki tworzone na Litwie mają taki trochę niedźwiedziowaty kształt. Takie są jakieś potężne, obłe, tak jak te brunatne niedźwiedzie. No ale mniejsza z tym, pomnik stoi w sąsiedztwie dwóch kościołów. Bardzo charakterystyczne dla Wilna, bardzo charakterystyczne dla Wilna jest ilość kościołów. Tu stoją dwa zupełnie blisko siebie. Kościół Świętej Anny i kościół pobernardyński. To nie, to już jest muzeum. Oba kościoły powstawały w tym samym czasie. Bernardyński troszeczkę wcześniej zaczął być budowany, natomiast Świętej Anny parę lat później. Co ciekawe, kościół Świętej Anny jest po prostu zewnętrznie cudeńkiem. Zbudowany z 33 rodzajów ręcznie wykonywanych cegieł, naprawdę zachwyca swoją urodą. Napoleon, kiedy wkroczył do Wilna, powiedział o tym kościele: maleńka Notre Dame. Jak bardzo chciałbym cię wziąć na rękę i przenieść do Paryża. Ale nie przeszkodził mu ten zachwyt w tym, żeby umieścić w tym kościółku stadninę koni. W tej chwili już mamy slajd z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To jest bardzo niedawne sanktuarium. Ten obraz Jezusa Miłosiernego, który tu widzimy, powstał przed wojną według dyktania Świętej Siostry Faustyny i przez wszystkie lata wojny i przez cały czas okupacji sowieckiej był chroniony przez Polaków. Został umieszczony w kościele Świętego Ducha, w kościele, który był kościołem polskim. Decyzją biskupa Wileńskiego został przeniesiony dosłownie o trzy kamienice dalej do zupełnie maleńkiego kościółeczka i teraz tam odbiera cześć jako ten cudowny obraz, a malutki kościółek, który naprawdę niewiele może zmieścić osób, stał się niby wielkim sanktuarium. Ja wiem, że przemawia przeze mnie w tej chwili nacjonalizm, czy może jeszcze gorzej to nazwijmy, ale po prostu to jest bardzo dla mnie osobiście dziwna decyzja. Tu jesteśmy we wnętrzu kościoła Bernardynów. Za czasów sowieckich ten kościół został oddany pod opiekę Akademii Sztuk Pięknych, ale artyści załatwili go straszliwie. Kiedy byłam tam pierwszy raz, w posadzce były głębokie wyrwy.
przyścienne nagrobki polskich rodów były zdewastowane, po niektóre porozbijane. Wszędzie był brud, ławek w ogóle nie było. Nie było też ołtarzy oczywiście, ani jednego. Na dachu kościoła rosły brzozy. Dopiero od paru lat kościół właśnie kościół podlega renowacji i jest coraz piękniejszy. Już są ławki, już jest jedna posadzka i nawet są ołtarze. No a to najsmutniejsze miejsce w okolicach Wilna, miejsce, którego, o którym przez lata nie można było nawet mówić. Przed wojną była to miejscowość letniskowa, właściwie takie przedsionek Wilna, gdzie Wilnianie bardzo chętnie jeździli na letni wypoczynek. Za okupacji sowieckiej w czasie wojny Rosjanie wykopali tu przeogromne doły, które miały być zbiornikami paliwa. Kiedy wkroczyli Niemcy, wykorzystali te ogromne doły jako groby masowych morderstw. Mordowali Niemcy, ale również niemieckie, litewskie oddziały tak zwanych szaulisów. Ludzie byli przyprowadzani, musieli ustawić się wokół takiego dołu, byli zabijani. Kiedy Niemcy zorientowali się, że przy brzegach dołu tworzy się stos ciał, natomiast środek jest pusty, wtedy ulepszyli swoje działanie i na środku ustawiono coś w rodzaju równoważni, na którą musieli wchodzić skazańcy i byli mordowani. Tam zginął jeden z naszych bliskich znajomych. Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie stali. Hej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie stali. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstępiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie bałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Żołnierz drogą maszerował, na serduszkiem się poduszalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Wszyscy razem tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane czyjeś serce. Może I'm
tuż panienko. Szukają, szukają, tuż panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne błonie. Za nami piechoty pełne błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O mój rozmary. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Nie rzucił ziemi, skąd nasz ród? Nie damy pokrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam to pomóż Bóg, tak nam to pomóż Bóg. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi płaskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.